Eddie, zacząłeś trenować z pełnym obciążeniem. Jak zdrowie? Normalnie. Wszystko jest ok. Zobaczymy, jak będzie reakcja następnych dni. A tak jest wszystko dobrze. Jak myślisz, kiedy możesz wrócić do składu? No, musisz trenera zapytać. Ja rozumiem, że trenera muszę zapytać, ale też jakby ze względu na twoje te problemy zdrowotne, które do tej pory były. Już dzisiaj trenował bez problemu i tak może zostawić. Trener zapytał na następny tygodnie na sparing, ja mogę, nie mogę. Powiedział, mogę i jak trener decyduje, będzie grać. No i reszta pokaże czas. Dzisiaj było trochę śmiechu tutaj przy Wielickiej, dlatego że dwóch kolegów zostało powołanych do reprezentacji. Dawid Nowak i Adam Marciniak. Jak to przyjęliście w szatni? Czemuś śmiechu? No z Adama Marciniaka, tam jakaś flaga powieszona została w szatni. Normalne, to jest on Polak. Jak, co, musi niemiecki flag powieszać? Normalny ma polski flag tam i to jest stoi dla niego. Jak on jest Polak, graje za prezentację, to musi polski flag być. W ogóle on czasami przychodzi czerwono-biały, biele-czerwony, to jest też flag polski, to jest twarz ma czerwony, reszta biała, on jest Polak, widno. Słyszałem o zakładzie, który zawarłeś właśnie na tą grę w reprezentacji Polski z Adamem Marciniakiem. Możesz powiedzieć coś więcej kibicom na ten temat? No tak, jak ja słuchał, Adam Nawalka będzie trener od prezentacji, ja do Adama powiedział, na następnym dni powiedział, zakładam z nim na kolację z całej drużyny, jaką przegra, musi całe drużyny na kolację i ja decyduję restaurację i my idziemy na sushi, to jest dla niego bardzo drogo będzie. A on mówił, nie, co ty gadasz, ja nie będę grać za prezentację. Ja powiedział, jak będzie pierwszy sparing, albo jeszcze co, będziesz już, nominacja będzie dla ciebie. On śmiał się, no. Ja ma rację, ja to widział. A skąd wiedziałeś? Ciężko powiedzieć, to jest, Nawalka był trenerem w Górnik Zabrze, ale jestem jeszcze i Adam Marciniak, no trochę jest tam takim synem był, ja to już widział, kiedy na testach tam był, no, widno było. Nie, dobry jest piłkarz, bardzo dobry piłkarz, agresywny i Nawalka lubi takich piłkarzy, który ma agresję i dobrze grają, no i Adam jest wilk taki. Powiedz na zakończenie ostatnie pytanie. No, Krakowiak bardzo dobrze sobie radzi bez ciebie. Pewnie cię to cieszy, no ale też trudno będzie wrócić na ten plac. No, bardzo dobrze. Jak dla mnie będzie trudno, to jest brawo dla drużyny. To jest wtedy trener decyduje to pierwszego, a też decyduje, kto ma jaka forma. I jak drużyna bez mnie lepiej graje, to jest normalne, że ja muszę czekać do tego, jak wracam na 100%. To jest normalne.